wciąż gala Wyszkowien, wciąż rywalizacja PL MMA 62 FC 6 w ramach tej właśnie gali toczona. Widzimy tutaj zestawienie obu pań, króciutkie drobne porównanie, wzrosty bardzo podobne jednej i drugiej zawodniczki. Jedna reprezentuje Bambero Team Wyszków, miejscowa reprezentantka to ta młodsza, dużo od swojej rywalki zawodniczka z czerwonymi taśmami na rękawicach. I rywalka Aleksandra Rola z Górnika Łęczna. Konrad Płaza w jej narożniku, to już taka tradycja i to się tutaj niewiele zmienia. Konrad Płaza sam walczący w MMA i wychowujący tam właśnie tych młodych zawodników i zawodniczki, jak widzimy. Panie rzadko goszczą na galach AFC, tym większa nasza satysfakcja, że możemy tutaj dzisiaj te dwie dzielne wojowniczki oglądać. Presja, presja. Kategoria 52 kg, kategoria świetnie znana, kategoria, której rządzi i dzieli na świecie nasza Joanna Jędrzejczyk. Kategoria, która ma już coraz mocniejszą reprezentację w UFC. A teraz widzimy, jak przystąpiła do ataku pod siatką podopieczna Konrada Płazy. Pierwsze kolana i znowu odwrócenie pozycji. I znowu w tych zapasach, i znowu w tym siłowaniu się przy siatce górą jest Aleksandra Rola. Teraz próbuje Natalia Jędrysiak pokazać, że także jej nieobce są tajniki takiego sposobu prowadzenia boju, ale znów robi to, co sobie założyła na początku Aleksandra Rola. Za moment koniec pierwszej rundy i trzeba przyznać, że po raz kolejny, obserwując pojedynek pań, mamy bardzo efektowne widowisko. Teraz Karol Matuszak odejmuje punkt za przytrzymywanie siatki. Widzieliśmy, tam rzeczywiście był taki faul popełniany. Słuszna decyzja sędziego. Praca, presja i pracujemy. Mocny atak teraz ruszyła z pięściami na swoją rywalkę zawodnika Górnika Łęczna. Zawodniczka Górnika Łęczna. I jeszcze teraz to frontalne kopnięcie. Delikatnie nie wyszło. O tyle nie wyszło, że upadła na ziemię zawodniczka z Łęcznej. I to może być dobry moment dla Natalii Jędrysiak walczącej przed własną publicznością. Teraz proszę, tutaj w parterze jest próba wyciągnięcia techniki, ale na razie przynajmniej niewiele z tego wynika, choć nie jest to zbyt komfortowa sytuacja, nie jest to dobre położenie dla reprezentantki Bambero Team Wyszków, walczącej przed własną publicznością zawodniczki w tych szarych spodenkach. Presja barki, Wolka, nie daj tam biodra, noga do tyłu, noga do tyłu, bije! I teraz uderzenia, i teraz kolejne ciosy spadające na głowę Natalii Jędrysiak. Dobrze, pewnie czuje się w klatce Aleksandra Rola jak na razie. To ona tutaj narzuca swój styl, to ona dyktuje warunki tego pojedynku. Próbuje odpowiadać Natalia Jędrysiak, ale trzeba przyznać, że te pierwsze 3 minuty zdecydowanie lepiej wyszły zawodniczce z narożnika niebieskiego. Zobaczymy w takim razie, jak będzie w kolejnych 3 minutach. Natalia Jędrysiak, czerwone taśmy przy rękawicach, przypominamy, zawodniczka miejscowego wyszkowskiego klubu, znów zaatakowana już od samego początku mocnymi ciosami. Cały czas presja, słyszymy, Konrad Płaza tam krzyczy do swojej podopiecznej i rzeczywiście ta presja jak najbardziej tutaj występuje. Realizuje te założenia w 100%, teraz jeszcze trafiając potężnie swoją rywalkę. Aleksandra Rola, zajście za plecy, czyżbyśmy znów mieli być świadkami takiej samej akcji jak w pierwszym boju wyszkowskiego widowiska? Czyżby teraz w ten sposób miało się nam to wszystko zakończyć? Ściśle zapięta tam dźwignia, ręce założone i będzie klepanie. Tak jest, odklepała Natalia Jędrysiak już na początku drugiej rundy. Oto w jaki sposób doprowadziła dla tak dobrego dla siebie rozstrzygnięcia ten pojedynek zawodniczka BKS Górnik Łęczna. Aleksandra Rola wygrywa w Wyszkowie.